Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak pastor Jurek powiedział, cały dzień towarzyszy nam dzisiaj Boże Słowo. Cały dzień skupiamy się na Bożym Słowie i to, co najważniejszego, najistotniejszego, najpiękniejszego zarazem dzisiaj usłyszeliśmy, to nic innego jak Boże Słowo. Skoro tak jest, to jako wasz pastor mogę być spokojny, że prowadzimy was dobrą drogą. Drogą niezawodną. Drogą, na której najmniej pojętny, nawet najgłupszy, już tak bez żadnej obrazy spośród nas, na pewno się nie pogubi, na pewno nie pobłądzi. By iść według Bożego Słowa, by żyć według Bożego Słowa, nie potrzeba jakiejś ekstra superwiedzy, by kierować się Bożymi Słowami. To zupełnie wystarcza, by je czytać, by go słuchać i to, co najważniejsze, ufać. Ufać temu, który do nas mówi. To dzisiejsze wieczorne kazanie postanowiłem nazwać pochodnia dla moich nóg. Tak troszeczkę anegdotycznie zacznę, bo kiedy w książce Poławiacze Pereł w jednym z rozdziałów napisałem, że Słowo Boże jest prawdziwie dla nas jako pochodnia dla naszych nóg. Ktoś w redakcji, w wydawnictwie odpowiedzialny za ostateczną korektę zmienił to zdanie, że Słowo Boże jest pochodnią dla naszych oczu. Osoba doszła do wniosku, że światło jest potrzebne oczom, a nie nogom i że to błąd logiczny wręcz w tym, co napisaliśmy tam. Mam nadzieję, że w kolejnych wydaniach, o ile takie będą, Bóg wie, ten błąd zostanie usunięty, zwróciłem na to uwagę. Ale jakże często tak jest właśnie nasze myślenie, że Słowo Boże rozświetla to, co widzimy. A więc przede wszystkim służy naszym oczom. Patrzę na to, oczywiście gdyby było ciemno, nic bym nie widział, ale kiedy pojawia się światło, nagle widzę coś, czego wcześniej nie widziałem. I mam powód do zadowolenia. No, rzeczywiście, dostrzegłem coś istotnego, dostrzegłem coś pięknego, dostrzegłem coś bardzo dla mnie ważnego. Ale światło nie jest potrzebne tylko po to, byśmy to dostrzegli, byśmy to podziwiali, byśmy się tym zachwycali. Słowo Boże mówi, że jest pochodnią dla mych nóg. Psalm 119, o którym już dzisiaj tyle wam mówiłem. Tak obszerne fragmenty czytaliśmy, właściwie to całość, cały początek, pierwsze 40 czy nawet więcej wersetów. W 105 w wersecie czytamy tam: Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. I tutaj nie ma błędu, który należałoby skorygować. Oczy mogą coś zobaczyć, mogą się czymś zachwycić, mogą czegoś zapragnąć, ale to nasze nogi
kierują nas do tego, cośmy zobaczyli. Kierują nas do tego, czym zachwyciliśmy się. Oczy same nigdzie nie pójdą. Bez nóg. Będą stały w miejscu i tylko się zachwycały. Tymczasem światło potrzebne jest nogom, by zmierzały w konkretnym kierunku, by się nie potykały, by nie wpadły w jakąś zasadzkę, pułapkę, w jakiś wilczy dół. I tak winniśmy też patrzeć na Boże Słowo. Wielu potrafi się zachwycić, jak to pięknie jest opisane, jaki piękny język, jakie piękne historie, ile tu mądrości, ile tu naprawdę rzeczy, które mogłyby być bardzo użyteczne w życiu, ale nie idą za tym. Stoją w miejscu i wzdychają, i użalają się nad sobą. Wspomniany już fragment psalmu 119, począwszy od 105 wersetu, brzmi tak. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Przysiągłem i potwierdzam. Pragnę przestrzegać Twoich sprawiedliwych rozstrzygnięć. Jestem bardzo udręczony. Ożyw mnie, Panie, zgodnie z Twoim słowem. Przyjmij mnie szczerą wdzięczność. Przyjmij, Panie, szczerą wdzięczność z moich ust i naucz mnie Twoich rozstrzygnięć. Mimo że ciągle narażam swe życie, nie zapominam o Twoim prawie. Bezbożni zastawili na mnie sidła, lecz nie odstępuję od Twoich poleceń. Twe postanowienia są mym dziedzictwem na wieki, ponieważ są rozkoszą mego serca. Nakłaniam swe serce do przestrzegania Twoich ustaw. Nagroda za to wieczna. Wrócę do wersetu 107. Jestem bardzo udręczony. Ożyw mnie, Panie, zgodnie z Twoim słowem. Opowiadałem Wam dziś rano, prowadząc poranne nabożeństwo, skąd u mnie ten jakby na nowo ożywiony, na nowo odświeżony zachwyt nad Bożym Słowem. Wszak od Bożego Słowa wszystko zaczęło się w moim życiu. Kto zna moje świadectwo, to wie, że z odwykówki pojechaliśmy niewielką grupką na dni upamiętania do Ustronia. Tam w wieczór, który nie za bardzo wiedziałem, co z sobą robić, co tu się będzie działo, jaki to w ogóle wszystko ma sens. Zobaczyłem otwartą Biblię i przeczytałem fragment psalmu 50, który mnie przeraził, który mnie wystraszył tak bardzo, że chciałem stamtąd uciekać. Ale zostałem tam i na sam koniec ten cudowny zwyczaj i wyroczko, w którym Ustroniu jest do dzisiaj pielęgnowany, sprawił, że dostałem fragment wzywaj mnie w dniu niedoli, ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Ucieszyłem się, zachwyciłem. A potem patrzę, to ten sam psalm 50, wcześniej czytając, nie widziałem tych wersetów. Teraz ten werset 50-15, często nazywają go telefonem do Pana Boga, był dla mnie przez te lata, przez te 20 lat zawsze niezawodny. Ile razy sięgałem po niego, kiedy już nie było żadnego wyjścia z sytuacji. Kiedy się wszystko paliło, waliło i należało się poddać. Bóg przypominał mi, Duch Święty przypominał mi, wzywaj mnie w niedoli,
ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. 20 lat można popaść w rutynę. Można zreligijnieć, że tak użyję takiego słowa. Można znaleźć się w stanie, o którym Bóg miałby rację, mówiąc, mam ci za złe, że zapomniałeś swojej pierwszej miłości. Problemy narastają, trudności się mnożą, przeciwności coraz większe, zagrożenia wręcz przerażające. A przecież wystarczy to słowo. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. I kiedy ostatnio namnożyło się tak wiele, wiele trudności, tak wiele niebezpieczeństw, zawisł nad nami jakiś straszliwy miecz tego świata, zdawałoby się, że nikt i nic nas nie uratuje. Na nowo Boże Słowo zaczęło ożywiać moją duszę, moje serce. Tak jak czytałem, jestem bardzo udręczony, ożyw mnie, Panie, zgodnie ze swoim słowem. Nie przeżyłbym tego czasu, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie udźwignąłbym tego. Nieraz myślałem, że jestem gdzieś na granicy zawału, że za chwilę mnie RK na sygnale zawiezie, o ile mnie dowiezie do szpitala i tak to się wszystko skończy. Nie dałbym rady, gdyby nie Boże Słowo. Sięgałem po nie dosłownie jak po nitroglicerynę, tutaj Ilonka by mogła powiedzieć, że w takich sytuacjach jest coś, co nagle pobudza cię na nowo do życia, daje nadzieję. Zachwycałem się tym, co czytałem. Zachwycałem. Odchodziły strachy precz, wszelkie obawy, że trzeba być jakieś takie mało istotne. Aż przyszło przed moment, kiedy takie oskarżenie się pojawiło w moim sercu. Wybierasz sobie z Bożego Słowa to, co lepsze, to, co ci bardziej pasuje. Dokładnie jak Boże Słowo mówi, że przyjdą takie czasy, że będą słuchać tylko tych, których mowa ucho łekce. Będą tak, jak też czytamy w Starym Testamencie. Jednych proroków słuchali, a innych kazali pozabijać, bo nie pasowało to, co słyszeli. Przeraziłem się, czyżbym ja taki się stał? Wybieram to, co mi pasuje, a reszty nie chcę słyszeć? Chciałem się modlić, Boże, jeżeli Twoje słowo ma mnie napominać, ma mnie karcić, ma mnie ostrzegać, ma być nawet i surowe dla mnie i dla tego, co robię, to ja chcę to widzieć, chcę to słyszeć. Nie chcę tego omijać, Panie. Skoro mówisz do mnie przez swoje słowo, więc pozwól mi słyszeć wszystko, a nie tylko to, co mi się podoba. Wiem, że to była szczera modlitwa. I wiem, że Bóg odpowiedział. Gdziekolwiek sięgnąłem, gdziekolwiek skierował mnie wzrok, czy skierował mnie duch, bo wierzę, że taką drogą byłem prowadzony i nadal jestem. Ciągle znajdowałem te dobre słowa. Stanowcze, męskie. Nie boję się takiego męskiego podejścia. Zresztą wiecie, że zawsze twierdziłem, że chrześcijaństwo jest dla prawdziwych mężczyzn. Ale ciągle to były dobre słowa. Ciągle to były słowa umacniające. Ani raz nie usłyszałem czegoś, że ja się do tego nie nadaję, że weź wreszcie skończ, za stary jesteś, za głupi, za mało masz siły. Ani raz nie usłyszałem,
zachęty, by zrezygnować, by się poddać, by zmienić swoje życie, bo wiesz, dłużej tego to nikt nie jest w stanie wytrzymać. Same dobre słowa, same słowa. Rzeczywiście umacniające mnie na tej drodze. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Dzięki Bożemu Słowu nie drepczę w miejscu. Dzięki Bożemu Słowu wiem, dokąd zmierzamy. Dzięki Bożemu Słowu wiem, jak wygląda droga, którą idziemy. I nie muszę się obawiać, czy ona prowadzi do celu, czy nie prowadzi, czy może szukać jakichś innych, alternatywnych rozwiązań. Mówiłem wam już rano, że jesteśmy specyficznym kościołem. Nigdzie chyba nie ma zgromadzenia ludzi z tyloma tak poważnymi życiowymi problemami. Z tyloma tragediami, które przeżyli. Z tyloma zranieniami, które niosą od wielu, wielu lat. Nigdzie nie ma tylu ludzi i skrzywdzonych, ale też takich, których skrzywdzili innych. Choćby nie wiem, jaki sztab psychologów, socjologów, prawników, doradców życiowych różnej maści zaczął pracować tutaj nad każdym z nas. Najczęściej słyszelibyśmy, tu się nic nie da zrobić. Na to nie ma sposobu. Tą czy tamtą sprawę można jakoś załatwić, tak jak Tomek mówił tu przed chwilą. To spłaci, tamto pracuje, jakoś tam po trochu. Czy to rzeczywiście rozwiąże wszystkie problemy? Co z tymi latami, kiedy krzywdziliśmy innych, albo byliśmy krzywdzeni i zapadło to tak mocno w naszym sercu, że nie sposób tego wyrzucić, zapomnieć? Co z wyrzutami sumienia? Co z niespełnionymi oczekiwaniami? Co z marzeniami, które trzeba było między bajki włożyć? Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jak żyć? Chyba premierowi zadawano kiedyś takie pytanie. Premierze, jak żyć? Wróciło się to niemal w anegdotę, no bo oczekiwanie od kogokolwiek z ludzi odpowiedzi na takie pytanie. My wiemy, czym to się skończy. Choćby to był arcymędrzec. Ale mamy coś tak wspaniałego, coś tak niezawodnego, jak Boże Słowo. Przez te 20 lat mojego pielgrzymowania z Panem, a jednocześnie nie tylko przyglądania się przecież temu, co mi to słowo wyjaśnia, co mi to słowo rozświetla, co mi pozwala zrozumieć, ale kroczenia tymi ścieżkami, praktycznego krążenia, kroczenia od samego początku. Tak tego Bóg ode mnie oczekiwał, a ja nie miałem zamiaru siedzieć w miejscu i przyglądać się, jak inni się trudzą, jak inni się zmagają. Wiedziałem, kto. Wiedziałem, co mnie wybawiło. Wiedziałem, w jakiej sytuacji byłem, jak beznadziejny był mój przypadek. Wiedziałem, że naprawdę nie mam się do kogo zwrócić o radę. Nikt nie jest w stanie tego
rozstrzygnąć. Nikt nie jest w stanie mi pomóc. Choćby mnie obrócił złotem, srebrem, to niczego by nie zmieniło. I wtedy przyszło do mnie Boże Słowo. Śpiewaliśmy dzisiaj znowu tą piękną pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma. O nie smuć się. I ten fragment, który Ilonka tak często nam tu przypomina. Im większy ból, tym bliżej Bóg. Wierzcie mi, że to stwierdzenie bliżej Bóg nie oznacza, że nagle objawia ci się jakaś duchowa postać przy tobie, nagle czujesz tą obecność tak bliziutko, bo może i takie przeżycia wielu ma, tak jak dzisiaj Zbyszek mówił o realnym dotknięciu w ramię. Był przekonany, że to jego kolega, rozgląda się, nikogo nie ma. Ale najczęściej, kochani, bliżej Bóg, u mnie to tak było i jest do dzisiaj, oznacza, że Boże Słowo mówi do mnie, niemal czule szepcze rzeczy, które w tym bólu, w tym trudzie, w tych znoju są jak balsam, są jak prawdziwe lekarstwo. Jak coś, co koi. Najgorszy nawet ból. Bliskość Boga bardzo często odczuwamy właśnie przez Jego Słowo. Kiedy On się chce do ciebie zbliżyć, posyła swoje Słowo. Nie odrzucajcie Słowa. Nie lekceważcie Słowa. Nie szukajcie rozwiązań ratunku gdzie indziej, jak tylko w Bożym Słowie. To, w jaki sposób Bóg się nam objawia przez swoje Słowo, przerasta nasze wyobrażenia o tym, czym jest Boże objawienie. Wielu myśli, stanie przede mną anioł i opowie mi to, czy to, nakaże to, czy tamto. Ale dziś mamy Boże Słowo. Dziś mamy przed sobą odpowiedzi na wszystkie Twoje i wszystkie moje pytania. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, tylko mamy skłonność powiedzieć, nic nie rozumiem, nic nie wiem, skąd miałbym wiedzieć, jak mógłbym zrozumieć. Gdy poprosisz Boga o odpowiedź, On cię nie skieruje do jakiegoś arcymędrca, ale skieruje cię do swojego Słowa. Często przekonałem się, że moje życiowe dylematy, na które tak koniecznie domagałem się odpowiedzi, to głupoty, to rzeczy nieistotne, mało ważne, w ogóle na nic mi niepotrzebne. Gdy usłyszałem rzeczy o wiele, wiele ważniejsze, o wiele istotniejsze, nagle odkryłem, że mój problem to wcale nie to, z czym postanowiłem się zmagać. Ale mam problem zupełnie innej rangi, w innym miejscu. I Bóg mnie nigdy z tym nowo odkrytym problemem nie zostawił samego, mówiąc, radźcie chłopie. Zawsze przyszedł z pomocą przez swoje Słowo. Może być tak, że będziesz to Słowo czytał przez łzy, ale ono osuszy te twoje łzy. Przekonasz się. Nikt nie był w stanie ich osuszyć. Nikt nie był w stanie sprawić, że przestaniesz płakać, bo jak w takiej sytuacji przestać płakać? Bierzesz Słowo i nagle widzisz,
Bóg osuszył moje oczy, otarł moje łzy. Na nowo ożywił, na nowo rozradował moje serce. Zacząłem od tego, że to podsumowanie dzisiejszego dnia przez pastora Jurka bardzo mnie rozradowało, bo właśnie o to chodził na początku. Od samego początku, odkąd prowadziliśmy Zamkową, czy teraz Dom Łazarza, Dom Korneliusza, by nic u nas nie było ważniejszego, istotniejszego niż Boże Słowo. Byśmy nie szukali ratunku, pomocy, mądrych rad i mądrych wskazówek nigdzie, gdzie indziej, tylko w Bożym Słowie. Ktoś myśli, że we współczesnym świecie nie da się tego pogodzić, ale pracujemy w środowisku bezdomnych od lat już 17 czy gdzieś koło tego i jesteśmy wierni, staramy się być wierni przede wszystkim temu, co do nas mówi Boże Słowo. Nie oferujemy nikomu żadnych zwodniczych, wspaniałych programów, superterapii, które mają rozwiązać problemy. Taką superterapią, takim sposobem na prostowanie naszych ścieżek jest dla nas tylko i wyłącznie Słowo Boże. Ja wiem, że ze mną nikt by sobie nie poradził. Znam moją żonę Iwankę i wiem, że to bardzo podobny charakter. Nie do poskromienia, nie do opanowania, ale jednocześnie nie do pocieszenia. Bo skoro uważamy się za mądrzejszych od innych i lepszych od innych i bardziej trzeźwo myślących od innych, trudno przyjąć czyjeś rady, wskazówki, pouczenia, broń Boże, napomnienia. Ale kiedy to czyni Boże Słowo, to nie tylko napomnienia, ostrzeżenia, ale i pocieszenia są czymś, co przyjmujemy w sposób radosny. Oczywiście potrzebna jest pokora w sercach, potrzebna jest bojaźń w sercu, bo bez tego ani rusz. Psalm 119 od 113 wersetu mówi nam tak. Odcinam się od ludzi chwiejnych, lecz Twoje prawo kocham. Jesteś moim schronieniem oraz moją tarczą. Wyczekuję Twojego słowa. Odstąpcie ode mnie złoczyńcy, chcę bowiem strzec przykazań mojego Boga. Wesprzyj mnie zgodnie z Twoją obietnicą, abym żył i nie został zawstydzony w mej nadziei. Pomóż mi, abym został wybawiony, a wciąż będę wnikał w Twoje ustawy. Za nic masz wszystkich, którzy odstępują od Twych ustaw, gdyż ich fałsz jest zwodniczy. Wszystkich bezbożnych na ziemi potraktujesz jak żużel. Dlatego właśnie pokochałem Twoje postanowienia. Drży me ciało ze strachu przed Tobą i lękam się Twoich rozstrzygnięć. Lękam się Twoich wyroków w innych tłumaczeniach. To mi przypomina o bojaźni Bożej w sercu. To, co dzisiaj jest tak lekceważone. Psalmista prosi Boga, by
niczego tak nie pragną, jak bojaźni Bożej w swoim sercu. Bo to jest gwarancja, że gdy usłyszysz Boże Słowo, to je przyjmiesz. Bez bojaźni Bożej w sercu nie przyjmiesz ani napomnienia, ani pocieszenia. Nie przyjmiesz Bożej mądrości, Bożego ratunku, bo będą dla ciebie mało wartościowe, za mało zbliżone do twoich oczekiwań. Kiedy jest bojaźń Boża w twoim sercu, przyjmiesz i karcenie, i pocieszenie. A więc naprawdę warto dbać, by tej bojaźni nigdy nie zabrakło. Będą ci wmawiać, czas łaski, nie przejmuj się, rób co chcesz i tak dalej. Psalmista pisze, drżymy ciało ze strachu przed Tobą i lękam się Twoich rozczynić. Niech ta świadomość towarzyszy nam. Gwarantuję Ci, bracie, sam tego doświadczam. Wiem, kiedy zasłużyłem na bardzo, bardzo ostre skarcenie, na bardzo surowe słowa, mało, na karcącą rękę, na karcący cios ze strony Boga. Ale kiedy przychodzę z bojaźnią Bożą, to otrzymuję pocieszenie, otrzymuję przebaczenie, otarcie łez, wzmocnienie. Psalm 119, jak słuchaliśmy też rano, rozpoczyna się od pięknych słów. O, jak szczęśliwi są ci, którzy żyją nienagannie, postępują zgodnie z prawem Pana. O, jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają Jego postanowień i szukają Go z całego serca, którzy nie wyrządzają innym krzywdy, lecz zdecydowanie kroczą Jego drogami. Ty wydałeś swe rozporządzenia, aby ich ściśle przestrzegano. Oby moje postępowanie dowodziło przestrzegania Twoich ustaw. Wtedy bowiem nie zaznam wstydu, a gdy będę zważał na wszystkie Twe przykazania, jestem Ci wdzięczny z całego serca, gdy poznaję Twe słuszne rozstrzygnięcia. Pragnę przestrzegać Twoich ustaw. Nie opuszczaj mnie nigdy. Ile razy będą Ci wmawiać, ile razy będziesz miał odczucie wręcz niemal fizyczne, że Bóg mnie opuścił. Bóg mnie opuścił. Bóg Cię opuścił, będą Ci mówić. Już nie ma dla Ciebie ratunku. Ale jeżeli w Twoim sercu było, jest, pozostaje pragnienie, by przestrzegać Bożych praw, przestrzegać Bożego Słowa, Bożych ustaw, jak tu czytamy, to masz gwarancję, że On Cię nigdy nie opuści. Kiedy jesteś zdecydowany wykonywać Jego wolę, kiedy słowa Panie, Twoja, a nie moja wola niech się wypełnia, nie są jakimś pustosłowiem, ale są prawdziwie rzeczywistością, pragnieniem, szczerym pragnieniem Twojego serca, to On Cię nigdy nie opuści. Choćby wszystkie okoliczności mówiły, opuścił, zapomniał. Choćby tłum mędrców, różnego rodzaju teologów, znających się lepiej na Bogu niż Ty, mówił, o, tego to Bóg opuścił. Jeżeli w Twoim sercu pozostanie pragnienie, by iść Jego ścieżkami, by podążać Jego drogami, to On Cię nie opuści, a Jego Słowo będzie nieustannie, nigdy nie gasnącą, nigdy nie zawodzącą, pochodnią dla Twoich nóg, światłem dla Twoich ścieżek. Brzmi to poetycko, ale to jest rzeczywistość.
Życie z Bogiem zawsze wydaje się nam piękniejsze nawet od poezji. Dlatego tak często mówimy, nie, to niemożliwe. Nie, mnie coś takiego nie spotka. Ja sobie na to nie zasłużyłem. To nie ty, to nie ja. Zasłużyliśmy sobie na piękne Boże rozwiązania. To Jezus Chrystus przez swoje zasługi, przez śmierć na krzyżu, na Golgocie wywalczył dla nas prawo do pięknych marzeń, do pięknych rozstrzygnięć, do przemiany życia. W czwartek uczestniczyliśmy w ślubie, w takim uroczystym ślubowaniu przed Bogiem Patryka i Grażynki. Widzieliśmy na własne oczy, słyszeliśmy, mogliśmy ich dotknąć, całować, że to wszystko Boże dzieła, że to nie są ich usilne starania, że to nie oni zapracowali sobie na takie piękne rozstrzygnięcia, na taki piękny moment w swoim życiu. Bóg do tego zaprowadził. Gdyby nie Bóg, oni dobrze wiedzą, co by z nimi było. Ja dobrze wiem, co by ze mną było. Ilonka wie. Wielu by mogło powiedzieć, aż strach pomyśleć, co by ze mną było, gdyby nie Bóg. Ale od momentu doświadczyłeś tego cudownego, niespodziewanego szczęścia. Szczęścia, o którym tu pisze też psalmista. Jak szczęśliwi są ludzie, którzy postępują zgodnie z prawem Pana, którzy przestrzegają Jego postanowień, szukają Go z całego serca. To są nasze starania, nasze poszukiwania, nasze pragnienia. Ale Jezus Chrystus przez to, co uczynił dla nas na Golgocie, uczynił te pragnienia, starania, marzenia nową rzeczywistością, nowym życiem. W Jezusie Chrystusie. Jego Słowo jest dla mnie prawdziwie pochodnią, światłem na moich ścieżkach. 46 lat błądziłem jak głupi. Kręciłem się w kółko, łaziłem to tu, to tam. Dałem się wypuszczać w różne dziwne sprawy, jak to się mówi, wpuszczać w maliny. Szukałem dróg wyjścia. Parę razy byłem na granicy załamania i cały czas miałem poczucie niesprawiedliwości. Ja taki dobry, ja taki wspaniały, ja taki pracowity, ja taki zdolny. A tu nic z tego nie widać w moim życiu. Same powody do wstydu, same powody do zawstydzenia. A tu czytam tyle razy. Werset 116. Wesprzyj mnie zgodnie z Twoją obietnicą, abym żył i nie został zawstydzony w mej nadziei. Wielu z nas ma nadzieję. Wielu boi się nawet przyznać do tych nadziei, do tych marzeń. Niewielu jest odważnych, którzy stają i modlą się o spełnienie marzeń, nadziei, które do tej pory skrycie gdzieś tam nosili w sercu. Czego się boją? Zawstydzenia. Czego się boją? Wyśmiania. Tak się mu zachciało na stare lata. No dajcie spokój. No. Zgłupiał no, chyba mu ten. Zaczyna już komórki niszczyć.
wesprzyj mnie zgodnie z Twoją obietnicą, abym żył i nie został zawstydzony w mej nadziei. Wiecie, to nie dotyczy tylko samych wzniosłych spraw, jak ktoś by mógł pomyśleć. To dotyczy takiej codzienności, takiej realności, takich zwykłych marzeń, które często się zachciało, albo to, to nieistotne. Ale dla Ciebie to jest istotne, dla Ciebie to jest ważne. To jest takie ojcowskie wsłuchiwanie się w pragnienia dziecka. Zrobię mu niespodziankę. Dostanie to, czego tak pragnie. Ile razy wtedy taki dziecinny zachwyt. Wow, Panie, to ja się nawet nie spodziewałem, że Ty słyszałeś tą modlitwę, a Ty ją spełniasz? I to tak pięknie. Patryk mógłby nam powiedzieć, ile marzeń odłożył do lamusa, ile o ilu rzeczach myślał, że to się w jego życiu nigdy nie spełni. A spełniają się. Aż się boi myśleć, czy to może sen? Się obudzę i okaże się, że znowu tak jak było i tak. Nieraz wspominając dawne lata i porównując z tym, co przeżywam od 20 lat w Bogu, mam wrażenie, że to sen. Że to sen, prawdziwy sen. Wiele razy, wiele lat temu się bałem. Się obudzę i wróci wszystko tamto stare. Dziś już wiem, że tamto nie wróci. Ale pewność opiera mnie na mojej arcysuperwierze, ale na zaufaniu do Bożego Słowa. Na zaufaniu do mojego Boga. On mnie nie zawiedzie. Ilekroć się pojawiają sytuacje, o których mógłbym pomyśleć, że On mnie opuścił. Słowo Boże mówi, nie opuściłem Cię. Jestem bliziutko przed Tobie. O, nie smuć się. Im większy Bóg, tym bliżej Bóg. Tam wcześniejszy werset tej pieśni mówi o wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy. Kto z nami jeździ z Bieszczady do Puławczy, Woli Piotrowej, ten werset rozumie w sposób szczególny. Tu w Krakowie nie widać tylu gwiazd. Za dużo światła. Tam jakaś lampa, tam jakiś reflektor, tam coś i się miga, tam coś i... Ten, patrzysz to niebo, 5 gwiazd na krzyż. Ale tam jak wyjdziesz w ciemną noc, gdzie wokół jest ciemność, nie ma żadnych neonów zachęcających. 24 godziny, alkohole, open, Las Vegas i tak dalej. Tam jest ciemno dookoła. Zdawałoby się, co tam można robić? Z tych krzaków takich, może niedźwiedź wyjdzie, albo... To też się zdarza. Patrzymy w górę, jeśli nie sposób oderwać oczu od tego nieba. Buzia się sama rozwiera na oścież i patrzysz, i patrzysz, i patrzysz, napatrzyć się nie możesz. Ile tych gwiazd jest, jak one jaśnieją. W tą ciemną noc dostrzegasz to, czego w tym całym tutaj bałaganie, w tej całej paplaninie świetnej wokół nie widzisz. Jak wielu boi się ciemności, bo nie wie, co się stanie. Jak wielu boi się bólu. Jak wielu boi się, że stanie się coś złego w ich życiu i co wtedy będzie. Słowo Boże zapewnia mnie, że wtedy będę w sposób szczególnie bliski, szczególnie silny odczuwał obecność mojego Boga. I wtedy Słowo Boże jaśnieje. Wtedy Słowo Boże
autentycznie staje się światłem dla moich ścieżek, pochodnią dla moich nóg. Wtedy to dzieje się naprawdę. Cała ta ciemność, cały ból, wszystkie strachy, nalachy, obawy, przewidywania, prognozy ekonomiczne i tak dalej. To wszystko traci sens. W świetle Bożego Słowa widzimy zupełnie inaczej. Ale tu nie chodzi tylko o to, byśmy zobaczyli, ale byśmy szli tą drogą rozświetlaną przez Pana. Dopiero wtedy to stanie się rzeczywistością, a nie niespełnionym marzeniem. Wspaniałą rzeczywistością, jakby snem, a nie marzeniami, które można między bajki włożyć. Jestem tak wdzięczny Bogu za to, że mam ciągle przed oczami Jego Słowo. Kiedy zaczynam się rozglądać wokół, jest wiele powodów do frustracji, do martwień, takich usprawiedliwień, by zrezygnować. A co tam w tej sytuacji? Po co się wysilać? Nie warto. A kiedy patrzę na to wszystko przez pryzmat Bożego Słowa, to widzę, że warto. To widzę, że dam radę. To widzę, że najtrudniejsza nawet sytuacja jest w tym świetle przejścia. Że to będzie kolejne zwycięstwo. Kolejne świadectwo na chwałę mojego Pana. Kolejne świadectwo na chwałę Boga Ojca. Czy w takiej sytuacji możesz kiedykolwiek się poczuć, że Bóg cię opuścił, albo zwątpić, czy On jeszcze cię kocha? Kiedy On sam swoją czułą ręką obciera twoje łzy. Nikt tego nie potrafi zrobić tak czule i tak troskliwie. Jak On. Przez swoje słowo. Zaniechaliśmy, odkąd zaczęliśmy wszyscy tutaj w miarę wszyscy używać ewangelicznego przykładu biblijnego, tego najlepszego, który brzmi tak jakoś wyraziście i tak bardziej zrozumiale, w którym odkrywamy piękno dawniej niezauważane. Tutaj brat mówił, że jego żona dzięki temu, że podarował jej to tłumaczenie, o wiele więcej teraz czyta Biblię. Ja mogę powiedzieć, że moja żona też. Ale odkąd wprowadziliśmy do naszych też nabożeństw to tłumaczenie, przestaliśmy wyświetlać na ekranie wersety, bo no żeby nie porównywać, żeby to nie było takiego bałaganu, co innego tu trochę słyszysz tam, no, a mój Boże, a to tak było, a tak jest, a to, a tamto. Nie na tym się mamy skupiać. I myślę, że dobrze się stało, bo coraz więcej osób zaczyna czytać Biblię, a nie wpatrywać się w ścianę. Bez Biblii jak sobie poradzisz, siostro, bracie? Obudzisz w nocy Januszka i Januszku, wyświetlij mi tam, bo czasami jedno wejrzenie w Biblię zmienia gruntownie całą rzeczywistość z koszmaru w radość. Opowiadałem wam tą historię z chińskiego więzienia, kiedy w jednym więzieniu byli głównie zgromadzeni chrześcijanie. I trafił tam za wiarę, za wyznawanie Boga, za wyznawanie Jezusa Chrystusa ksiądz katolicki. I bracia, którzy tam byli, podeszli do niego i mówią,
czy ty masz ze sobą może Biblię? Mówi, nie mam. A może jakiś fragment Bożego Słowa masz? Mówi, nie mam. Jeden brat wyciągnął kartkę, na której miał przepisane kilka wersetów, przedarł na pół, dał mu pół tej kartki. Mówi, bez tego nie przeżyjesz tu. Bez tego nie dasz rady. A mi jeden werset wystarcza, byś nigdy nie zwątpił, byś ciągle na nowo miał nadzieję, na nowo siły. Tym jest Boże Słowo. To nie kwestia szukania właściwych wersetów do właściwej sytuacji, by to wszystko pasowało. To wtedy może się zastanowię, czy temu w to uwierzę, czy nie. To jest cudowna moc Bożego Słowa, cudowna moc cudownego Boga, dana nam, objawiona, dostępna przez Boże Słowo, przez Biblię. Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Amen. Amen.